Na piątkowej konferencji prasowej rząd poinformował o zmianach w obostrzeniach, które wejdą w życie 12 lutego. Mają zostać otwarte dla 50% publiczności kina, teatry, filharmonie i opery. W podobnej formule zostaną otwarte baseny, stoki narciarskie i boiska do uprawiania sportu amatorskiego. Otwarte będą też hotele i miejsca noclegowe, również do 50% obłożenia łóżek. Restauracje, siłownie i kluby fitness nadal zostają zamknięte. To, co zakomunikujemy, jest działaniem, swego rodzaju działaniem warunkowym, że po 2 tygodniach zawsze od wdrożenia nowych zasad mamy pewien punkt sprawdzenia, jak zachowuje się tutaj wirus w odniesieniu do podstawowych parametrów. Przypomnijmy, że od 1 lutego w reżimie sanitarnym działają galerie handlowe, galerie sztuki i muzea. Wtedy też zostały zniesione godziny dla seniorów.